Więc skoro nie poruszy go, więc uznaje, że jeszcze nie ma, że jego sztab ludzi wykwalifikowanych jeszcze nie był w stanie ułożyć argumentów na moje pytania. A zadałaś się? Powtórzyłaś jeszcze raz dzisiaj? Nie, dzisiaj nie. Ponieważ nie chciałam psuć tej uroczystości młodzieży, która z zachwyceniem słuchała żarcików pana premiera. Ale odpowiedzi na swoje pytanie sprzed tygodnia się nie doczekałaś. Niestety. Ale jak w ogóle to spotkanie ci się podobało? To spotkanie moim zdaniem było sztuczne, gdyż premier miał oczywiście na wszystko odpowiedzi, na wszystkie pytania, choć z góry powiedział, że nie dostał ich wcześniej, żeby się do nich przygotować. A więc udawał, że troszeczkę myśli nad tym, jak ma odpowiedzieć, jak ująć to pytanie. Nadal uważasz, że premier jest zdrajcą? Oczywiście, ponieważ na przykład w 1987 roku na łamach znaku wypowiedział się na temat Polski, że polskość to nienormalność. Oraz wyśmiewał polską kulturę, polską tradycję, polskich patriotów, którzy walczyli w Polsce. Naprawdę nie rozumiem tego, jak mu się dzieje. No i chciał się z kwiatem na koniec, które otrzymał od później. Oczywiście nie przyjęłam ich, bo jak miałam przyjąć kwiaty ze strony zdrajcy. Ty miałeś dostać kwiaty od kogo? Pan premier chciał mi dać kwiaty na koniec, które dostał od uczniów. Ale dlaczego tobie? Bo poznał ciebie? Chciał, żebym nie była na niego zła. Ja nie jestem zła na pana premiera. Ja po prostu nie jestem na niego zła. Mam jedynie co do jego osoby wielki żal. Wielki żal za to, że jeszcze po prostu mógł tak powiedzieć państwa też. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani. Prosimy się. Przesuwamy się wszyscy na jedną stronę. Mhm. Zapraszam do jednej